powiedzieć, że 250 to nie jedzie do tego. No jest petarda, nie? Tak jak myślałem, że nie będę żałował. Jak ktoś szuka motoru za 15 tysięcy, polecam jak najbardziej, nie? Cylinder można zmienić na większy, co skutkuje zwiększeniem mocy. Zawieszenie bardzo fajnie pracuje. Nie ma jakiś, żeby coś trzęsło, bujało i tak dalej. No jest naprawdę super motor. Hamulec z tyłu petarda, nie? Delikatne wciśnięcie i koło staje w miejscu, nie? Z przodu wiadomo, muszę dotrzeć jeszcze, bo pewnie nie było nim nigdy hamowane. No i co najważniejsze, chłodzony cieczą, nie? Trzeba będzie założyć wentylator, korek z termostatem, żeby dowiedział jaka jest temperatura i tak dalej. Czy tam sobie nawet wkręcę w chłodnicę, bo jest miejsce na to, jak widzicie, tutaj w tym miejscu, że można sobie wkręcić czujnik z wyświetlaczem i wtedy widzimy, jaką mamy temperaturę silnika. Jedynym mankamentem, co mnie denerwuje, to dźwignia zmiany biegów, że jest taka króciutka, nie? Że znowu jak mam
buty założone, no to ciężko mi te biegi jeszcze wyczuć. Wiadomo, to jest pewnie kwestia przyzwyczajenia. Ale na pewno będę szukał dłuższej, nie? Bo chcąc, nie chcąc, mam rozmiar buta 46. No to jest to duży but, już nie można mówić. No ale mówię, to jest pierwszy dzień, kiedy ja się w ogóle odważyłem na niego wsiąść, nie? Bo jak pomiędzy garażami jeździłem, to ja się bałem normalnie dwójkę wrzucić, nie? Jak się przesiadłem, bo to jest mój drugi motor w życiu, nie? Klamki, nie łamki. Jedna i druga. Regulacja przód i tył. No jest ogień, nie? Jednym słowem mówiąc. Później wiadomo, tubilis standardowo do tyłu. Zwiększymy trakcję. No i jakąś mięciutką oponkę, nie? To tyle, co wam na dzisiaj mogę powiedzieć. Bo dziś więcej pewnie nie będę jeździł. Tyle, co wrócę do domu, podjadę do ziomka jeszcze, żeby sobie obejrzał moto. Także do zobaczenia pewnie jutro, może pojutrze. Zobaczymy, czy będę miał wolne. Trzymajcie się, pozdrawiam.